paraliż jest dokładnie tutaj, odtąd od mostka i od mostka w dół. Żadne mięśnie u mnie nie działają, żebym się mógł samodzielnie podnieść. Mój pracodawca upiera się, że to jest moja wina. Przyjechał rozładunek płyt marmurowych. Jedna taka płyta ważyła 250 kg. Jedna płyta z nich pękła, uderzyła mnie w głowę, a pozostałe cztery mnie przygniotły. I w wyniku tego wypadku dostałem złamanie kręgosłupa i z przerwaniem rdzenia kręgowego. Opiekę nad synem to mi zajmuje bardzo dużo czasu, gdyż muszę syna rano karmić, przewijać. Są dni też, że muszę zmieniać nocowniki i w dzień, i w nocy. Ja muszę być w gotowości. Co stało się z żoną? Jak zareagowała żona na pana wypadek? No, w dzień wypadku od razu przyjechała do szpitala, płakała. Później, jak trafiłem do akademii po operacji, to do mnie przyjeżdżała. Jak miałem wychodzić do domu, to przyjechała i oświadomiła mi w szpitalu, że po kogoś poznała i trwa to już miesiąc czasu i że nie będziemy razem. Mamy syna, teraz ma 4 lata. W wieku roczku zdiagnozowano u niego autyzm dziecięcy. A o ty daddy! Dnia 27 grudnia, w ten dzień, który nas zostawiła, żona ani razu nie widziała syna i nawet go nie chce widzieć. Praktycznie no, w ogóle nie utrzymujemy żadnego kontaktu ze sobą. Około 3 godzin dziennie potrzebuje rehabilitacji, żeby nie mieć zaników mięśni. A koszt takiej rehabilitacji to jest godzina, to jest 80 zł. Najważniejsze, które mi trudność sprawia, to są rehabilitacje. Ponieważ no, ja robię mu na przykład, rehabilituję ręce, nogi, zginam, masuję, no ale niestety on powinien mieć taką bardziej tą rehabilitację intensywną, gdyż powstają skostnienia. A jeżeli będą skostnienia, to nie będzie miał szans, o które zabiegamy na operację do Wrocławia. We Wrocławiu przyjmują pacjentów z całkowicie przerwanym rdzeniem, a ja mam częściowo.